Hoje, 27 de maio, comemoramos 100 anos do estabelecimento das relações diplomáticas entre o Brasil e a Polônia. O Brasil, com um sentimento de admiração e de justiça, sempre apoiou historicamente a reivindicação e o direito do povo polonês a um Estado unificado e soberano. Em 1918, o Brasil foi o primeiro país latino-americano a reconhecer a reconquista da independência pela Polônia. Ao longo dos séculos 19 e 20, os imigrantes poloneses que vieram para o Brasil contribuíram com seu trabalho, com sua dedicação para a construção do nosso país, para a nossa prosperidade, para a formação da nossa cultura. E somos sempre muito gratos por isso. Hoje, sob a liderança dos presidentes Bolsonaro e Duda, nós estamos construindo uma nova relação entre o Brasil e a Polônia, fiel aos valores dos nossos povos, aos valores da liberdade, da democracia, da fé, da família e do sentimento da nação. Então, queria dizer felicidades tanto para o Brasil quanto para a Polônia e que comemoremos muitos mais centenários dessa relação. Obrigado. Szanowni Państwo, 100 lat temu, 27 maja 1920 roku, w Rio de Janeiro, poseł Ksawery Franciszek Orłowski jako przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej wręczył listy uwierzytelniające na ręce prezydenta Stanów Zjednoczonych Brazylii Epitácia Pessoa da Silva. Akt ten zapoczątkował owocną współpracę między naszymi państwami. Brazylia jako pierwszy kraj Ameryki Łacińskiej uznała powstanie zjednoczonej i niepodległej Polski. Było to spełnienie marzeń wielu Polaków, którzy od 1869 roku osiedlali się w tym kraju. Przyczynili się oni do rozwoju Brazylii w każdej sferze życia. Dziś potomkowie tych Polaków budują nową Brazylię. W ostatnim czasie w relacjach między naszymi krajami panuje duże ożywienie. W ciągu minionych 2 lat dwukrotnie odwiedzałem stolicę kraju Brazylię, świętującą w tym roku swoje 60. urodziny. W styczniu 2019 roku miałem zaszczyt reprezentować Polskę podczas uroczystości zaprzysiężenia prezydenta Jaira Bolsonaro. W lutym tego roku uczestniczyłem w spotkaniu Grupy Roboczej do Spraw Humanitarnych i Uchodźców Procesu Warszawskiego. Wraz z ministrem Ernesto Araújo przyjęliśmy także deklarację podkreślającą łączące nas wartości i definiującą naszą polsko-brazylijską współpracę w najbliższych latach. Miałem również zaszczyt dwukrotnie gościć ministra Araújo w Polsce. Brazylia jest naszym najważniejszym, największym partnerem w Ameryce Południowej. Dążymy do tego, aby doskonałym stosunkom politycznym towarzyszyło coraz silniejsze partnerstwo w innych dziedzinach, w sferze gospodarczej, naukowej, obronności, kultury, edukacji czy turystyki. Możemy dziś optymistycznie spoglądać w przyszłość, wierząc, że relacje polsko-brazylijskie będą owocne dla dobra obu narodów. Niech żyje Polska, niech żyje Brazylia.